Oczywiście akcja ta tutaj wiem, że odbywa się dość cyklicznie i że ten las sadzony jest już jakiś czas. Natomiast tym razem faktycznie mamy wyjątkową okazję, ponieważ jakby nie było dokładnie 100 lat temu, 28 czerwca 1924 roku, dekret podpisał pan prezydent Wojciechowski, który w latach 20. powołał właśnie statutem Lasy Państwowe. Ale myślę, że główny założony cel, czyli dbałość o polskie lasy, był zawsze przyświecał i zawsze był najważniejszym celem do osiągnięcia. Na dzień dzisiejszy faktycznie Państwo macie świadomość, że sytuacja jest o tyle nowa, że musimy się prawdopodobnie w tym sensie dostosować do zmieniającego się świata. Świat się zmienia, mamy w tej chwili widoczne zmiany klimatu, które nas tutaj również bezpośrednio dotykają. I oczekiwania społeczne, które wobec lasu są nowe, wymagają od nas zmiany podejścia. Myślę, że ta dyskusja, która w tej chwili w mediach bardzo intensywnie trwa, przyniesie jakiś efekt w postaci słusznego, wypracowanego, dobrego dla wszystkich stron kompromisu. Na to liczę i mam nadzieję, że taki właśnie będzie finał. No, mafia zrobiła. No wrzucamy, nie? No dobra, i tu jest odległość. Wiesz, tu co było? To jest odległość. To jest odległość. Tam to jest ciężko, nie? Jak się tak porównać, to ładnie będzie. Tak prosto, nie? Chyba. Prosto, z góry na dół. Normalnie się na koniec. Pani się orientuje teraz na odległość tego, tak? Jeszcze raz. Oni chcą się na odległość tego. Bardzo prosto, starajcie się. Dobra, ja tak. Już po kolei. No dobra, tutaj. Tylko że do sosny to musi być taki koszul. Tak, tak. To jest największy problem. Dobra, weszłam. Ale ten tam